Bo ból jest piekielny i czasami kończy się to złamanie. I teraz nieudana próba Dobrzyńskiego, wykorzystuje to Duński. Ma ten pojedynek pod kontrolą, ma 50 sekund do zakończenia tej rundy. Powinien bić jak najczęściej. I teraz schowany jest Krzysztof Dobrzyński. Sędzia Daniel Zaręba może tę walkę przerwać, przerywa. Duński znów wygrywa w pierwszej rundzie. No, zgoda, zajęło mu to więcej czasu niż w Ostródzie. Niemniej jednak, jak na człowieka, dla którego MMA jest tylko hobby, bo przecież zajmuje się zupełnie czym innym, to jest dużej klasy osiągnięcie.